Witajcie kochani, pozdrawiam Was tutaj z Teneryfy. Chciałem w dzisiejszym programie opowiedzieć kilka informacji na temat linii wysokiego napięcia i oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizm ludzki. Więc może zacznę od tego, że pola elektromagnetyczne są bardzo szkodliwe dla zdrowia. Jadąc drogą i wzdłuż drogi, mając linię wysokiego napięcia, kierowca samochodu czuje zmęczenie, ponieważ te pole elektromagnetyczne oddziałują w taki sposób, że zazwyczaj czujemy zmęczenie, czujemy bóle głowy, niektórzy mają zawroty głowy. To jest po prostu skutek działania pól elektromagnetycznych od linii wysokiego napięcia. Jak również osoby, które mieszkają blisko linii wysokiego napięcia, mniej więcej w dystansie do 300 metrów. One mają oddziaływania mniej więcej od linii wysokiego napięcia, idzie promieniowanie do 300 metrów od linii. Także jeżeli jest jakiś blok, jakiś dom jednorodzinny umieszczony w pobliżu linii wysokiego napięcia, możecie Państwo być tego pewni, że pola elektromagnetyczne oddziaływują na Wasz dom i wpływają niekorzystnie na Wasze samopoczucie, na Wasze zdrowie po prostu. Czyli ja bym proponował unikać takich miejsc, w których jesteśmy narażeni na działanie pól elektromagnetycznych linii wysokiego napięcia, jak również transformatorów, które wielokrotnie są umieszczane przy budynkach mieszkalnych. Jest to wielokrotnie zauważalne w Polsce i też w innych krajach. Także te pola od tych transformatorów, od linii wysokiego napięcia, niestety źle oddziaływują na nasze zdrowie i na nasze samopoczucie. Proponowałbym w takim układzie zaopatrzyć się w odpromiennik mineralny naszej firmy Energy Aaron, który jest odpromiennikiem bardzo zdrowym, pomagającym na zdrowie. Pod YouTube'em będzie link do naszych aukcji, także Państwo możecie przejrzeć nasze strony i zobaczyć, jakimi produktami dysponujemy. Ja Państwa serdecznie tutaj pozdrawiam z Teneryfy i dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.